Przy okazji gorąco zachęcam do wspierania kanału. I dziękuję także wszystkim aktualnym wspierającym. Hello, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Red Sinking Center Simulator. O tutaj, tutaj widzicie, jak mamy dzień 16 generalnie. Ja nagrywam dalej, Paweł już skończył. Bo on ma 21 dzień i mamy ten sam w ogóle level. To tam tryhardował coś po godzinach na pewno. No i na pewno. Także my dzisiaj idziemy zaraz spać, z tego co wiem. Potem będziemy dalej poszerzać swoje granice i tak dalej. I chcę zapełnić cały magazyn wszystkim, co będę mógł. I wtedy myślę nawet, że lecimy już dzień po dniu z ofertami złomu i tak dalej. Więc teraz idziemy się przespać. I będziemy codziennie pracować na fabryce, w magazynie. Tylko codziennie będziemy je jechać i zbierać. Tak chyba mi się wydaje, że będzie najlepiej. Potem uzbieramy tego dużo. Bierzemy i wtedy sobie zaczniemy dopiero przerabiać, moi drodzy. Ja jeszcze pogram. Paweł tam już nie bardzo chciał. Oj, chyba 9 teraz mamy nawet. Mówił, że nie ma co robić, ale on bardzo przytryhardował. On 7 odcinków ma, a ja mam tylko 14 chyba teraz będzie nawet. Nieźle. Ja nie wiem, co ja tak wszystko wolno robiłem. Tutaj się targujemy z Harem. 180. Dobra, bierzemy wszystko jak i leci, tak. 50. Dawaj. 51. Dawaj. Nie ma czasu. Muszę wszystkich tutaj uziutków powysyłać. Alana. 65 Alana. Dawaj, please. Tak, masz innych kupców. No taki do tej pory jakoś nikt tego nie kupił. 55. Georgina. 60 Georgina. Się nagrywamy same odcinki z Racing Center Simulator. Trochę się wkręciłem. Fajnie się gra. Fajny jest to simulator. Jakoś nie wiedziałem, że aż tak wejdzie. Ale skoro mi się podoba, widzom się podoba, to znaczy, że można sobie działać. Już mamy prawie 10 w grze. No dawaj typiarko, dawaj, Georgina, nie denerwuj. 7-5 Georgina. No. 120, Michaela. Ej, same baby tu były? Przepraszam, lubię baby, kobiety, dziewczyny. Ale targować z wami nie lubię. Nawet Thanos nie podejmuje się takich zadań. Wiecie? Ja wiem. No, patrzcie, no albo nic. No i tak, właśnie ta, dobra. Lecimy od razu zbierać to wszystko. Może polecę w recykling tego później, ale nie wiadomo, bo ostatnio mi zaszło z 15 minut na recykling robić. Dobra, gościu, co to jest w ogóle? Budowa chyba, nie? Idziesz tam. Macie taką dobrą pojemność, ale o i tak nie zmienia tego, że nie weźmiecie dwóch, bo ja nie mam takich niskich tych. O, poczekaj. 41, no i teraz i tak nie weźmiesz, no. No to jedź sobie, wypad z baru. Dobra, daję im najmniejsze gwiazdki, co nie? Wtedy ja sobie wezmę te najlepsze. Bo tam mogą być nagrody dla nas. Tak dalej, patrzcie, mamy 5 do zrobienia. I razem jest 9. No będzie szał ciał. Muszę to wszystko tu upchać tak solidnie. Solidnie trzeba to poupychać. 5 ofert. Ostatnio no ciężko było upchać, chyba też mieliśmy 5. Ale łącznie było ich 8, bo wtedy mieliśmy 3 pracowników. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Liczę na to, że będzie dobrze. Przydałaby się aktualizacja, która by
dodawała jakieś nowości i tak dalej, tak, ale też żeby dała jakieś nowe możliwości względem tego biznesu. Jakiś ciekawy rozwój. Nie wiem, może druga firma. Coś w tym stylu. Pyk. Mamy pełny worek. Pierwszy do środka. Dwie rzeczy jeszcze tu do zebrania. No i zbieramy dalej. No, to o czym myślę? No, jakieś DLC mogłoby być. Mogłoby być coś. Nie pogniewałbym się. Ale na razie jesteśmy na etapie, że gra chyba też się nie spodziewała takiego szału na nią. Ja nie wiem, może coś tam gotują. Wiecie. W zakamarkach tej gry. A czego bym chciał, co bym chciał, o czym bym chciał tu pogadać, co by nam się przydało? No jak myślicie, co by się przydało? Na przykład możliwość tutaj tuningowania ciężarówki. To byłoby fajne, to byłoby super fajne, ultra fajne, giga fajne. Coś, żeby można było te gabaryty w ogóle brać też nie pojedynczo, tylko tak łącznie razem. Też by się nam coś takiego przydało. Co jeszcze, co jeszcze? Na pewno o większy obszar w tej bazie mógłby być, na więcej maszyn, na więcej wszystkiego. Generalnie to jest też tak, że te palety nie muszą stać wszystkie na w magazynie, tylko też mogą być na zewnątrz. I to też jest taki swój system tego trzymania wszystkiego, bo potem na przykład połasz robota, jak się zwolni miejsce w miejscówce, no i robot sobie to wszystko posprowadza. Nic nie ma. Ale tu już mamy. Doleci? No doleciało. Nice. Doleci. Tego nie wiadomo. Dobra. Zbieramy dalej. Już mamy pełny kosz. Więc musimy się przejść tutaj pusto. Daje się na jakieś skrzyneczki, fajnie by było chociaż jedną dostawać na miejscówce. Wtedy będziemy wychodzić praktycznie na zero. Ale patrzcie, dzisiaj chyba szczęście nie sprzyja, dzisiaj się nie respią. Takie rzeczy. No i nie bardzo się respią. Ile mam tu brakuje? 7%. Myślicie, że to co mam tutaj to wszystko? Ja się przejdę i zobaczę, bo... O, tutaj się gdzieś wchodzi jeszcze. Tego wcześniej nie wbijałem na to. Mamy coś tu? No nie bardzo. Nie bardzo, nie bardzo. A więc spróbuję wziąć i rzucić. No i 100%, dobra. 4 miejscówki zostały, moi drodzy. Czy się to zwróci z... Nie wiem. Ale... Chcemy, żeby się zwracało, tak za każdym razem. Ice się przydaje, a to tylko kombinerki, których nie mogę ich zabrać. To trzeba rzucać na samą tył, żeby tego potem nie upychać. Dobra, tu już zbieramy mniejsze rzeczuszki. Tędy. Tędy. Tutaj. Może będzie jakiś hajs w kasie. Nigdy nie wiecie, co nas zaskoczy. Gitara, to sobie wezmę ją na końcu, jak będę miał pełny worek. O, hop. Tu jest szyba. Tak, to jest szyba. Jest kasa, ale otwarta chyba nawet. Więc nie będzie się liczyć. Krzesło gamingowe. Dla ciebie i być może dla koleżanki. Znacie tą piosenkę? To zna, niech napisze w komentarzu. A ja zagram ją na tej gitarze. Oczywiście ostatnio to kłamałem. Ale zobaczycie mi. Internet zapomina, a razem tworzymy historię. Wiecie o co chodzi? Hehehehe.
tutaj upichcę coś dobrego dla was potem w ramach przeprosin. Tutaj tu pozbieramy, tam widziałem jakiś tajemniczy pokój. Więc są szanse na skrytkę dla nas w dzisiejszym odcineczku. Pyk. Siana. Ech. Nie była to taka skrytka, o jakiej myśleliśmy. Pyk. Coś tu jeszcze było. Oto. Tam na tył. 91%. Drewno. Ja sobie ich rzucę. By nie było. A i to tylko 2% było. 1% był z tego. Rozumiem. Czy jest tu coś jeszcze, co przeoczyłem? Wydaje mi się, że coś na pewno przeoczyliśmy. Teraz zaraz się to okaże. O. Tutaj jest rurka szklana. Tu coś w środku. O, właśnie tak. Kasa pusta. 3 kg. Czy to wszystko? Opuszczam worek. Tak jest, to wszystko. O, 3-gwiazdkowa miejscówka. Co to znaczy? Czy jest tak dużo śmieci? Czy że coś jest tutaj ukryte? Tego nie wiem. Obstawiałbym nawet Joba. Patrzcie, ile dużo takich gabarytów. Tutaj już mi się nie mieść. Jest 14, nawet jakbym wrócił na bazę, to raczej tam ci nie pojadą, bo dalej pracuję tylko do 15. A ja jako prezes muszę zapylać cały odcinek, wiecie o co chodzi. Normalnie jak tak można? Oczywiście żarcik, trzeba wyjść na tego z walla trochę. A i tak by, wiecie, znajdą się zaraz tacy, którzy napiszą: no ja i tak nic z tego nie zrozumiem. No już się ciężko upycha te śmieci. I to mogłem na tych większych też im podawać, żeby pojechali, a nie żeby tylko na te mniejsze. Źle to chyba rozkminiłem trochę. Ale ja bym nie zmieścił, ja nie zmieszczę. Ciekawe, czy mogę w ogóle sobie jechać w momencie. Aha, nie mogę. Mam worek ze sobą i chciałem właśnie to przetestować, czy z tym workiem mógłbym jechać jak w kabinie. By był jeden taki na zabezpieczenie na plusik, bym go nie musiał nigdzie. Tu coś jest u góry. Ech, trzeba iść po tej skrzynce parkoura zrobić. Jeszcze jakaś większa część. Kolejna większa. I tu jest jeszcze dwie takie duże, większe. A skrzynki to nie dadzą. Macie butle z wodą. Jeszcze takich 10 butli z wodą poproszę. Na szczęście gdzieś to się wszystko mieści. Gdzieś coś jeszcze przerzuciłem, nie dorzuciłem. Nie wiem, ale będziemy zbierać zatem tutaj. Mniejsze części. Patrzcie, no i nie ma skrzyneczki, a tu też nie ma. A ubolewam. W tamtym odcinku było we wszystkich prawie skrzyneczka. Miejscówkach, do których się udaliśmy. A tu proszę. Taka hec. Podrzućmy to sobie pod nasze auto, które powinno mieć jeszcze większą pojemność względem rozwoju firmy, oczywiście. Takie puszczamy oczko do
twórców. Myryk, myryk. Już wiecie, co macie robić. A więcej skrzynek dla mnie. No właśnie tak, właśnie tak. Wydaje się, że zebraliśmy wszystko. Idę jeszcze na te schody znowu zobaczyć. Jest 15-16 w grze. Ale tu nadal nic nie ma, dobra. A spróbujemy. No tak, jakiś plastik gdzieś jeszcze leży, super. Pytanie gdzie? To przegapiliśmy. Oby to był taki plastik większy, a nie jako worek, no. No, 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 no. No, 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 no. Obstawiam, że nie wiem, gdzie to przegapiliśmy. Coś gdzieś tu? Gdzieś coś tu leży? Może tu? Ciężka sprawa. Nie wiem, gdzie to odnaleźć. A wydaje mi się, że wiem, o co chodzi. Było to krzesło chyba połamane takie. No i zaś szukanie. A to już 17 minuta nagrania, no nie. Dobra, znajdziemy to. Nie chcę być taki, który odpuszcza. Na środku coś jest? Nie. Może tu. Tutaj też nic nie ma. Gdzie jest ten plastik? Znowu gdzieś uciekł na drogę? Czy nie? Jeden mały śmieciuszek, którego się nie da zauważyć pewnie zaraz. No, patrzcie, tu leży. Na tej strzałce w ogóle torba. Czajcie bazę. Torba na żółtej strzałce i to też żółta torba. Nie no, wracamy do fabryki. Jest 17:12. Wywalajmy kawałek tego wszystkiego. Szybciej, 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 bo muszę jechać. Szybko, moi drodzy parafianie. Nawet nie trzeba całego, po prostu jadę dalej. Dobra, udało się to ogarnąć. No więc zbieramy razem dalej. Ile tu jest miejscówka rozwalona? 10 lat to będę zbierał, no nie no. Bez sensu, bez sensu. Jest tu coś jeszcze z tej strony? Nie widzę. Dobrze się udało rozładować. Pytanie, czy zdążę jeszcze do tej jednej miejscówki. Się trzeba sprężyć niestety. Już księżyc na tym, ale myślę, że damy radę. Znowu jakiś śmieciuszek został. Chodź tu. Dobra, wbijamy do sklepu.
worek nie trafił do środka. Trudno, trudno. Faktycznie, takie duże miejscówki i chyba tam będzie jakaś skrzyneczka, bo się podświetliło na niebiesko. Takie duże miejscówki mogą doprowadzić do zawału. Ale ja mi to chyba nie grozi. Czy ja to... Gdzie ja to rzuciłem? Nie widziałem, gdzie spadło, ale chyba tam do środka normalnie. Poleciało. Kasa. Co to było? Śmieć pod kasą? O, dużo drzwi. Ej, dwie miejscówki tajnie. Fajne dwie miejscówki, dobra. Nie będę narzekał, nie będę. Przysięgam. Opcjonalnie 400 do wyciągnięcia. 400 do wyciągnięcia. Dobra. Otwieram pierwszą. No, w tą stronę, tak. O, dobrze. Nie dawaj jakichś większych śmieciuszków. Mini gabaryty. Pełny worek. Podrzucimy. Otwieramy dalej. Jest skrzyneczka, czyli 200 dodatkowego do Larsa. Tu jest git. Otwieramy. Pyk, pyk, pyk. No i gitarson. Plus 200 dla nas. Już jest ciemno. No oczywiście, że muszą dać tutaj 20 nadgabarytów. Ale my sobie to podrzucimy i weźmiemy w momencie, gdy będziemy wracać. Chyba muszę zwiększyć czułość myszki, ale nie wiem. W ogóle jesteście gotowi na to, żeby nagrywać z kamerką? Ja się nie czuję gotowy w sumie. Ach. Ta latarka jest trochę taka niedopracowana w momencie, gdy się otwiera wytrychem drzwi. Strasznie daje w oczy. Ej, tam jest jeszcze butelka, no. O no. No i mamy to. 200 kolejne, razem 400. Obstawiam, że już tu nic nie ma. Obstawiam, że to wbijam do środka. To wiaderko też. I... Wiedziałem, odpad papierowy gdzieś jeszcze jest. Dobra, szukamy, bo... No bo co? No ktoś inny ma tu przyjść i sobie to znaleźć? Nie. Patrzcie ze mną, napiszcie w komentarzu, jakbym gdzieś wyominął. A że znowu jest tak, że się coś już zbuguje, ja będę szukał i nie znajdę. Powinien się podświetlić. Jakby nie było, byłoby super, jakby się podświetlił. Byśmy wiedzieli. Na zewnątrz, czy wewnątrz. W kibelku. Nie no, w kibelku to ja nic nie szukam. Ktoś mógł zostawić niespodzianki własne. Już jest 20, zaraz nie będę mógł nigdzie jechać. Będę zmęczony, no i nie mam tego papierka. Jeden papierek gdzieś, no co wy gadacie? Może gdzieś. Nieważne, nie mam czasu, muszę jechać na ostatnią robotę. Nie wiem, gdzie był, naprawdę nie wiem. Jeśli ktoś zauważył, niech napisze i sobie razem to sprawdzimy. Kiedyś. Pyk, pyk, pyk. Tak, tutaj nikt nie pisze komentarzy. Nie jestem taki sławny. Ale też nie jestem o nic obwiniany.
Ma się tą mądrość, że się nie robi głupich rzeczy. Ej, tu nie ma szyby. A, nie ma szyby, a jest szyba. Patrzcie, już prawie 21. A ja jeszcze zbieram śmieci. To nawet tam nie jest posegregowane. Tak się poświęcam dla widza. Nie zmieścilibyśmy tego wszystkiego w sumie. Jak tak patrzę i myślę sobie o tym, to za nic w świecie nie zmieścilibyśmy całego auta. Dobrze, że zjechałem na tą bazę tak naprawdę. Tutaj kawałek papieru. Staff only, ale możemy wejść. Mogli zabrać, to zabrali i teraz my sprzątamy. Kolejne gazety. Dużo papieru. Ale nie narzekam, bo to się na pewno przyda. Mam już swoją wizję tej bazy. I wiem, co chcę zrobić, ale potrzebujemy na to levelów, funduszy i tak dalej. Pyk. Tutaj, tutaj, pełny wód. Ciekawe, czy po 20 będę mógł pojechać autem sobie, czy nie? Do domu. Się okaże. Tutaj mini część. Sprawdźmy dokładnie. Nic się tu nie podświetla. Nic. Nic się nie podświetla dalej. Coś widzicie? No nie widzę. Tutaj coś jest. Super stuwa. Zawijamy się stąd. Zawijamy do fabryki. No i teraz niech sobie to rozładują nam. Daj mi trochę pomoga, idę sprawdzić tamtych, co zrobiliście. To wszystkie macie rozładowane auto. No i super. Pyk. Sortuj, sortuj. Tak sobie myślę, że chyba sam to posortuję. W pewnym momencie. Ale na razie i tak zbieramy tylko, potem będziemy sortować na samym końcu, więc to nawet i w następnym odcinku. Dobra, moi drodzy, to myślę, że tym symbolicznym akcentem na razie zakończymy odcinek. Słyszymy się w następnym, bo jeszcze będą, także na razie i cześć!